do kompletu jeszcze, proszę Państwa, Arek z Warszawą Kombi. Na Śnieżce. Czyli teraz już są wszyscy, nie? Chyba. Na Śnieżce to byłem 12 razy. Sentymentalne. Jedyne V8 z FSO w kooperacji z Niemcami. Volksdeutsche auto. I wlazło, patrz. O, tu będzie dobra fota. O, 250. On zabiegał? On nie miał pod górę problemu, żeby się wdrapać. Poprosz to zabiegał, ja mu Ale bez sensu brzmi. Dobra, jadę na pierwszy. Bu. Jak biegasz? Warszawa V8, proszę Państwa. To się dzieje naprawdę. Jedziesz sobie autostradą, no to jest lewym pasem, gościu przed siebie z boku ci pokazuje, ale jak? On jadł 140. Wyprzedza go Warszawa, ale jak? To jest zawieszenie tylko, nie? To takie jest. Nie, no niepotrzebne. Zaczęło się tak prowadzić jak maglownice. Ale ja pamiętam tak? Czasy głębokiej komuny. Polonezę jechałem, której syrenka przejrzała, nie wiem co to było. Ty. Ale ta ładna rzeka jak? To jest coś innego, nie? Nie. Syrenka? Nie. Jeden minut, który widziałem, to zawieszenie latało lewo, prawo, tak, że ma tylko nie ale poszło. To chyba projektowali ci sami, co Beskida, Meduzę, nie? Ogara. To w chlewiskach, tak, sklewisk to kupiłeś z muzeum. Siedli chłopaki, wzięli flaszki na jeżdżę. Był wcześniej. Pachnie kładem. Jedziemy dalej, a siedzimy u Arka w Warszawie V8, co można zresztą poznać po kierownicy, po manetkach tutaj. Tak, jak koncepcyjna wersja. Tak, po tunelu, gałce skrzyni biegów, a przede wszystkim po silniku. Silniku V8, 4.4, tak? Nie, 3.0. 3, a, 3 też były, rzeczywiście, tak. W E34 taki silnik był, kojarzę. I chyba E38. Tak, z początku produkcji. No właśnie. Pancerny silnik. I spisuje się świetnie. Bez problemu. 160 jedzie, co zresztą. I 200 jedzie, tylko widziałem pewne dowody, tak? Oczywiście. Z Niemiec. Na niemieckiej autostradzie oczywiście można 200. A dzisiaj, proszę Państwa, delektujemy się widokami. Tatr. Pogoda po prostu jak na zamówienie. Jesteśmy na Łysej Polanie, skręcamy zaraz w lewo na rondzie, przejeżdżamy granicę. Parkujemy pod sklepami i kupujemy to, co kto lubi. Czyli Tatrat i lentilki studencką. Czego dusza pragnie. Tak. Złote bażanty. Tak właśnie. Pilsnery, Urquele i inne tam wynalazki. Ajajajajaj. Arek, ja cię jeszcze spróbuję dopaść dzisiaj po południu, dobra? Tylko zrobimy przejażdżkę jakąś. Właśnie. Taką. Przejażdżka, no i opowiemy coś więcej o tym samochodzie, bo ja zaraz tutaj muszę wysiadać, ale ten kawałek, który Państwo teraz widzicie, to zawrzemy w tym filmie. O, tutaj nawet jest, proszę Państwa, zegar z BMW zaadoptowany. E30 zaadoptowany. No, tu tylko trochę skorupy zostało z Warszawy, reszta. Zawieszenie tutaj? Seria. Tylko to drążki wyrzuciłem. Mhm. Kierownica z przodu, teraz jej maglownica jest wrzucona. I prowadzi się, powiem, że super. Jak na archaiczne zawieszenie, to... Chętnie to sprawdzę, Arek. Wrócimy do tego tematu, proszę Państwa. Tymczasem przejeżdżamy na Słowację.